Rodzina Stark z Winterfell. Arystokratyczny ród północy, którego członkowie w dawnych czasach rządzili jako królowie północy, a po podboju Aegona Zdobywcy jako namiestnicy północy. Ich rodową siedzibą jest Winterfell, starożytny lodowy zamek. Herbem Starków jest szary wilkor na białym tle, a ich dewizą nadchodzi zima, która ma być przestrogą, a nie przechwałką jak hasła wielu innych rodów. Kilkoro członków rodu Stark jest głównymi narratorami w powieści. Powiedzmy sobie zatem, jak historia tego wielkiego rodu się zaczęła. Ja jestem Arkadiusz Arkadikus Woźniak, autor gamingowego przeglądu tygodnia i zapraszam na krótką historię rodu Starków. Rodową twierdzą Starków jest położone w sercu północy Winterfell. Według legendy zamek został zbudowany przez Brandona Budowniczego, pierwszego króla zimy. Starkowie są bardzo specyficznym rodem. Jako jedyni w Westeros nie mają kata i sami wymierzają sprawiedliwość. Co jakiś czas goszczą na zamku jednego ze swych poddanych, niezależnie od jego statusu społecznego. Wierzą w starych bogów, a swoich zmarłych chowają w kryptach pod Winterfell. Mieczem rodowym jest lut, wykonany z waleriańskiej stali, który został wykuty przez pierwszych ludzi. Ród Starków został założony około 8000 lat temu przez Brandona Budowniczego, legendarną postać z ery Herosów. Z czasem podporządkował on sobie całą północ. Od kiedy Brandon Budowniczy zbudował mur, Starkowie są również przyjaciółmi braci z Nocnej Straży. Od tysięcy lat wysyłają tam ludzi, by strzec budowli, chroniącej Westeros przed atakiem białych wędrowców, nazywanych też innymi. W przeszłości 13 Starków było lordami dowódcami Nocnej Straży. Udało im się też odeprzeć kilka wielkich inwazji dzikich, takich jak ta, gdy ród Stark i chorążowie rodu Amber pokonali królów za murem. Wielu Starków przydziewało czerń, by chronić muru. W ciągu kilku tysiącleci Starkowie byli niekwestionowanymi władcami północy, a ich głównymi przeciwnikami byli Boltonowie z Dreadfortu. Ci przysięgli im wierność 1000 lat temu. Wywołali jednak powstanie, które zdusił król Harlon Stark, zdobywając ich rodową siedzibę Dreadfort. Natomiast król John Stark przepędził piratów z Białego Noża i w ujściu rzeki wybudował Wilczy Barłuk. Ta twierdza i miasto, które budowano wokół niego, Biały Port, często były przyznawane synom i wnukom królów północy, a także ich chorążym. W końcu jednak oddane zostało Manderlym, domowi wygnanemu z Reach, których Starkowie przygarnęli i dali im ziemię. Syn króla Jona, Rickard, pokonał króla z Mokradeł i poślubił jego córkę, przyłączając przesmyk do ziem północy i czyniąc ród Reed podwładnymi Starków. Karstarkowie wyodrębnili się z rodu Starków, kiedy Carlon Stark, brat panującego króla, pomógł stłumić rebelię i za jego usługi przyznano mu twierdzę Carhold. Przez lata byli po prostu Starkami z Carholdu i w końcu zmienili nazwisko na Karstark. Mormontowie natomiast otrzymali Niedźwiedzią Wyspę, kiedy król Roderick Stark wygrał ją w zapasach z żelaznymi ludźmi. Ostatnim królem północy był Torren Stark, który ukląkł przed Aegonem Zdobywcą w czasie jego podboju. Od tego czasu Starkowie władali północą jako namiestnicy północy i lordowie Winterfell. W czasie Wielkiej Rady w 101 roku po podboju Aegona Targaryena w Harrenhal pozostała sprawa sukcesji po schorowanym królu Jaehaerysie I Targaryenie. Dom Stark i ich chorążowie poparli pretensje do tronu najstarszej wnuczki starego króla, Rhaenys Targaryen, jednak rada poparła wnuka Viserysa I Targaryena. W czasie wojny domowej, nazywanej Tańcem Smoków, Lord Kergan Stark dołączył do Czarnych, czyli jednego ze stronnictwa konfliktu. Popierał pretensje do tronu Rhaenyry Targaryen i zapewnił jej poparcie całej północy, sam jednak nie wziął udziału w walkach. Starkowie w czasie pierwszej rebelii Blackfyre'ów pozostali neutralni. W czasie panowania króla Aerysa I Targaryena wzrosła niezwykła aktywność żelaznych ludzi, którzy zaczęli napadać na całe wybrzeże Westeros, w tym również Kamienny Brzeg. Lord Winterfell Baron Stark postanowił walczyć z żelaznymi ludźmi na własną rękę. W tym celu sprzymierzył się z lordem Casterly Rock, ponieważ Starkowie nie posiadali floty wojennej od czasów króla Brandona Podpalacza, a Lannisterowie rozpoczęli jej budowę. Baron w tym czasie zbierał armię na lądzie, by broniła jego ziem.
Około 213 roku dom Stark stanął przed trudną sprawą sukcesji. Lord Baron powoli dogorywał od ran zadanych mu przez żelaznych ludzi oraz zbuntowanego lorda ze Skagos. Cztery wdowy po lordach spierały się, kto ma zostać dziedzicem, a pretendentów do dziedzictwa było około 10. W końcu jednak po śmierci Barona lordem Winterfell został Donor Stark, jedno z jego dzieci. W czasie poprzedzającym wydarzenia z czasów rebelii, władcą północy był Lord Rickard Stark, uważany, jak wszyscy Starkowie, za przyjaciół Nocnej Straży. Poślubił swoją kuzynkę Lyarę Stark, córkę Rodrika Starka i Aryi Flint. Lyara urodziła mu trzech synów, Brandona, Eddarda i Benjena, i córkę Lyannę. W tym czasie maester Winterfell, Valis Flowers, namówił i przekonał lorda Rickarda do polepszenia stosunków z południem. Pierwszym ruchem Rickarda było wysłanie swego syna Eddarda do Doliny Arynów pod opiekę lorda Orlego Gniazda, Jona Aryna. Tam również przebywał na wychowaniu młody lord Końca Burzy, Robert Baratheon. Kolejnym krokiem Rickarda były małżeństwa jego dzieci, pierwszej jego najstarszego syna i dziedzica Brandona z Lady Catelyn Tully, córką lorda Hostera Tully'ego. Jego syn, przebywając na wychowaniu u Ryswellów, miał romans z Lady Barbary Ryswell, ale Rickard nie zezwolił na ich ślub. Zaś swą córkę Lyannę postanowił wydać za przyjaciela Eddarda, Roberta Baratheona. W czasie, kiedy syn króla Aerysa II Targaryena, Rhaegar Targaryen, porwał córkę lorda północy Lyannę Stark, jej ojciec Rickard Stark i brat Brandon Stark udali się do stolicy, aby wyjaśnić to nieporozumienie. Szalony król kazał spalić ich obu żywcem. Czyn ten i żądanie głów Eddarda Starka i Roberta Baratheona od Jona Aryna wywołały rebelię. Eddard, który został wtedy lordem północy, udał się do Winterfell, gdzie wezwał swoje chorągwie. W czasie podróży o mało nie zginął, jednak udało mu się dotrzeć na północ. Zbierając armię, Eddard pozostawił północ pod opieką swego młodszego brata Benjena jako lorda. Po przebyciu przesmyku Stark skierował się w stronę Kamiennego Septu, gdzie po klęsce armii Roberta w Końcu Burzy, która była próbą połączenia armii Baratheonów z armiami Starków, Arynów i Talich, Robert ukrył się w Kamiennym Septie. Kiedy do miasta wkroczyły oddziały wierne królowi Aerysowi pod wodzą królewskiego namiestnika, lorda Johna Conningtona, w tym samym czasie do miasta wkroczył lord Eddard i pozostali rebelianci. Robert wyszedł z ukrycia, przejął dowództwo nad buntownikami i zwyciężył lorda Conningtona, który uciekł z pola walki. Ze względu na czas nie będziemy za dużo mówić w tym materiale o samej kampanii wojennej i rebelii Roberta, ale wspomnimy o kilku szczegółach z jej zakończenia. Podczas walk lord Hoster Tully zgodził się dołączyć do buntu pod warunkiem, że Eddard poślubi narzeczoną swego brata. Ten przystał na warunek i poślubił Lady Catelyn Tully, a jego opiekun i przybrany ojciec John Arryn poślubił siostrę Catelyn, Lizę Tully. Podczas nocy poślubnej Eddard spłodził swego pierwszego syna, a po 2 tygodniach spędzonych z żoną opuścił ją, aby dalej walczyć przeciwko szalonemu królowi. Siły północy odegrały znaczącą rolę w bitwie nad Tridentem, w wyniku której śmierć poniósł następca tronu, książę Rhaegar Targaryen. Dowódca buntu, Robert Baratheon, został poważnie ranny, dlatego dowództwo nad siłami buntowników przejął Eddard, który miał ich poprowadzić do stolicy. Kiedy jednak lord Eddard przybył do stolicy, ta została już zajęta przez lorda Tywina Lannistera, który przyłączył się do rebelii po stronie Roberta, a dzieci księcia Rhaegara i jego żona zostali zabici przez ludzi Tywina. Oburzony tym, lord Stark zarządził, by ukarać Lannisterów, a Jaime'ego, który zabił króla Aerysa, pozbawić białego płaszcza i odesłać na mur. Jednak Robert, który nienawidził Targaryenów, twierdził, że Jaime nie popełnił żadnej zbrodni. Wściekły Eddard porzucił przyjaciela i udał się na południe, gdzie jeszcze trwały walki. Zakończył oblężenie Końca Burzy i przekonał lorda Mace'a Tyrella do ugięcia kolan. Następnie pojechał do Dorne, by znaleźć swą siostrę. Udało mu się to i znalazł ją w Wieży Radości, gdzie Smoczy Książę pozostawił ją pod opieką trzech znakomitych gwardzistów: lorda dowódcy Sir Gerolda Hightowera, Sir Oswella Wenta i Sir Artura Dane. Nedowi zaś towarzyszyło 6 jego ludzi i przyjaciół. W wyniku potyczki zginęli wszyscy prócz Neda i lorda Rida. Eddard jednak nie był w stanie pomóc swojej siostrze, która była umierająca. Przed śmiercią obiecał spełnić jej prośbę, której treść poznamy dopiero w przyszłości.
Śmierć Liany pogodziła Roberta i Edarda. Ned po śmierci siostry kazał zburzyć wieżę, a wszystkich walczących pochować na zaburzonych kamieniach. Po zakończeniu rebelii Lord Eddard wrócił na północ, przywożąc ze sobą swą żonę i dwóch synów, Roba Starka i Benkarta Jona Snow. Po zakończeniu rebelii jego brat Benjen Stark z nieznanych bliżej powodów postanowił wstąpić do Nocnej Straży. Przez wiele lat piął się do góry w hierarchii straży, aż w końcu został pierwszym zwiadowcą. Przez lata nie porzucił jednak swego brata, z którym wspólnie planował zasiedlenie nowego daru oraz obsadzenie opuszczonych zamków na murze. Ned cieszył się niezwykłą popularnością wśród swoich poddanych i chorążych. Był bardzo ceniony przez górskie klany. Wszyscy chorążowie byli mu bezgranicznie oddani, prócz wdowy po lordzie Dustinie, Lady Barbrae Risewell, która miała za złe Eddardowi, że po śmierci jej męża nie odwiózł jej kości lorda Williama. Po śmierci Martina Eddard uczynił nowym kapitanem straży jego syna Jory'ego Cassella, a jego wuja, Sir Rodricka Cassella, zbrojmistrzem. Przez następnych kilka lat Ned zajmował się głównie doglądaniem północy i wychowywaniem swoich dzieci. Lord Eddard walczył przeciwko rebelii Greyjoyów, a po zwycięstwie zabrał do Winterfell jedynego żyjącego syna Baelona Greyjoya, Theona, jako zakładnika i wychowanka. Po śmierci królewskiego namiestnika Jona Arryna, król Robert zdecydował się wyruszyć na północ, by poprosić swego dawnego przyjaciela o objęcie stanowiska namiestnika. Są to wydarzenia, które rozpoczynają sagę Pieśni Lodu i Ognia, a także są wstępem do kolejnych historii, które są tylko kolejnymi rozgrywkami w ciągłej grze o tron. I to by było na tyle, jeśli chodzi o dzisiejszy materiał. Mam nadzieję, że Wam się podobał. W następnym materiale powiemy sobie o rodzie, który był najgorszym sprzymierzeńcem Starków, o ludziach, którzy zawsze spłacają swoje długi. W następnym materiale krótka historia rodu Lannisterów. A na dziś to tyle i do następnego razu. Bywajcie!